Na zegarze 17:10, czwartek, 27 stycznia w magazynie Tu i Teraz. Bardzo miło mi gościć Mikołaja Heszkę. Mikołaj Heszkę, lider regionu Poznań, ekstremalnej drogi krzyżowej. Witam bardzo serdecznie, szczęść Boże na antenie Radia Emaus. Szczęść Boże, lider, bardziej przedstawiciel wszystkich regionów tutaj wielkopolskich. A tak, będzie ściśle. Bo to troszeczkę zdradza pochodzenie tej inicjatywy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, bo takimi określeniami nazywacie też przedstawicieli, organizatorów, koordynatorów Szlachetnej Paczki, a z tym wszystkim wiąże się Stowarzyszenie Wiosna. Wrzuciliśmy dużo rzeczy w jeden worek, ale jedno jest prawdą. A tutaj przekonujemy wielu ludzi, aby zrobili coś, wzięli coś we własne ręce, nie bali się odpowiedzialności, ruszyli środowisko wokół siebie i to jest prawdą, na pewno. I dlatego nazywamy ich liderami, bo mają wziąć odpowiedzialność i zrobić coś więcej. To wszystko, jak powiedzieliśmy, zaczęło się trochę też od księdza Jacka Stryczka, od jego zaangażowania w duszpasterstwo. On podszedł do tego, zacytuję jego słowa, a być może kogoś, kto jego cytował, że myśląc o duszpasterstwie stwierdził, że będzie je realizował dla mężczyzn, dla chłopaków, dla mężczyzn, a jak dziewczyny, kobiety będą chciały przyjść, to same przyjdą, pojawią się i będą też uczestniczyły w tym duszpasterstwie. Czy tak faktycznie było trochę? Tak faktycznie trochę było i rzeczywiście szczególnie przyciąga to młodych mężczyzn. Zresztą środowisko związane z męską stroną rzeczywistości krakowskiej jakby można powiedzieć stworzyło podwaliny Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, która dzisiaj odbywa się tak naprawdę już w całej Polsce. W zeszłym roku to jest 66 różnych miast i w zeszłym roku to było 11 tysięcy ludzi. Wyszło na drogi ekstremalne, gdzie rok wcześniej, 2014, to jest 20 kilka miejsc. Tak pomyśleć, co będzie w tym roku, bo jakby ci ludzie, którzy przeżyli to doświadczenie, którzy być może nie odnajdywali się w takim nabożeństwie drogi krzyżowej, którą się przeżywa w kościele, niektórzy nie ruszają się z ławek, nie towarzyszą księdzu czy ministrantom idąc za krzyżem, tylko siedzą w ławkach, niektórzy przysypiają, nie czują, że te rozważania są dla nich. A czują, że jednak w drodze krzyżowej jest coś ekstremalnego, pomyśleli, to jest dla mnie. 40 km, biorę coś, jakiś prowiant, coś do picia, biorę ze sobą krzyż, bo też, tak, bierzemy ze sobą krzyż. To, jakby spotykają się dwie rzeczy. Nasza fizyczność i nasza duchowość. Z jednej strony 44, 57, 60, 70 najdłuższa. Kilometrów. To daje nam od... Najdłuższa? 70? 70. To daje nam od 7 do 17 godzin marszu. Zawsze nocą. A co to powoduje? Na pewno będzie bolało. Jeżeli będziemy liczyć tylko kilometry, tylko godziny i tylko, że będzie bolało, to się nazywa survival, wyczyn, adventure race, ale trzymasz w ręce rozważania, zaczynasz się modlić. A wielu moich znajomych, ja sam, miałem takie doświadczenie 9 stacji. Trzeci upadek Chrystusa. To jest na prawie większości teraz w Polsce około 28-30 km. Jest pierwsza, druga w nocy. Czyli pora snu i już przy naprawdę domaga się. Gwarantuję ci, że większość zaczyna się modlić. Naprawdę. A nawet ci, którzy nie chcieli, bo poszli, bo fajnie, bo możesz się pochwalić, bo coś innego, zaczynają się modlić. Od 9 stacji dzieją się cuda. A na 14 to są cuda i łzy. To jest coś niesamowitego, do czego naprawdę zachęcam, bo połączenie doświadczenia świadomego, świadomie wchodzę w coś, co się nazywa będzie polało. Wychodzę z mojej strefy komfortu, do planów codzienności. Połączę to z modlitwą, będzie cud. A teraz dalej, jeżeli pokonałem swój ból, udało mi się skupić na modlitwie, co będzie dalej? Zupełnie inaczej wchodzę w te, tak jest, te kolejne rozważania, których już nie muszę przeżywać gdzieś w szuwarach. Ja przeczytałem kiedyś takie świadectwo, chyba jednej osoby z Mosiny. Po wyjściu z kościoła, przed wyjściem na trasę ekstremalną, byłem tym, kim chciałem być. Na 14 stacji byłem tym, kim jestem naprawdę. A to jest decyzja woli. Idę, jak długo będę szedł i czy dam radę. I ta dalej decyzja woli, czy będę stawiał krok za krokiem. A proszę pamiętać, że
Aspekt fizyczności to jest jedna, duchowości drugie, ale dochodzą jeszcze inne elementy. To jest noc, pora snu, walczymy sami ze sobą i jest coś, chyba jedne z trudniejszych elementów. Prosimy wszystkich o zachowanie reguły milczenia. Nikt ciebie nie pociesza o trzeciej w nocy na 35 kilometrze, a buty obtarły. Nikt ciebie nie pociesza. Nikt nie zorganizował autobusu, który pozbiera ciebie po drodze. Masz sobie sam zorganizować kogoś, kto po ciebie przyjedzie, jeżeli coś nie pójdzie po twoje myśli. Który cię znajdzie tam gdzieś. Jeżeli coś cię pokona po drodze. Jeżeli coś cię pokona. Jest wiele rzeczy, musisz sam pomyśleć, co się może zdarzyć, co masz zabrać. Oczywiście, podpowiemy ci. Możesz to znaleźć na naszej stronie internetowej, na edk.org.pl. Wszystko znajdziesz, ale bierzesz odpowiedzialność sam za siebie. Podstawowa zasada, bierzemy ze sobą opis, który wydrukujemy, pobierając go ze strony internetowej danej trasy. Tak. Decydujemy się na konkretną trasę. Warto też kilka dni wcześniej jednak przejść kilka kilometrów, żeby zobaczyć, jakie są nasze szanse, bo w naszej Wielkopolsce, tutaj w naszym rejonie, mamy trasy od 30 kilku kilometrów do 57, najdłuższa do Tulec. Mamy z Poznania 44, 45, 57. Jak powiedziałem przed chwilą, mamy z Mosiny od 30 kilku do 44. Mamy Dolsk, mamy Gostyń. Mamy Wschowę, okolice Dolska troszeczkę bardziej pofałdowane, więcej górek tam. Robi się zupełnie inaczej, to na pewno. Możemy iść głównie lasem, możemy iść łąkami. Możemy wybrać. To znajdziemy wszystko na stronie internetowej. Ona za kilkanaście dni będzie aktualna. Tu przepraszam wszystkich. Ona jeszcze nie jest aktualna, nie można znaleźć wszystkich tras, szczególnie tych nowych. I tutaj tu wytłumaczenie, dlaczego dzisiaj się spotykamy. Być może jeszcze wśród naszych słuchaczy są tacy, którzy znają konkretny szlak, już mają przygotowaną, może trasę pielgrzymkową swoją parafialną, którą dobrze znają i chcieliby ją zgłosić w ramach Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Mhm. Dlaczego to jest ważne, że znamy tą trasę? Bo trzeba ją opisać na tyle dobrze, żeby kto inny według samego opisu trafił do założonego celu. Dokładnie. Znaczy... Mamy ostatnią chwilę, kiedy możemy się zgłosić jako lider nowej drogi, nowej trasy. Najlepiej zrobić to przez rejon Mosina. To jest mail mosina@edk.org.pl. Tam jest Radek, który zarządza całą grupą rejonu. I on podpowie, czy już jest jakaś trasa planowana, czy się coś krzyżuje, nakłada i tak dalej, ale musimy przygotować tą trasę. Zostało ostatnie dni, żeby to zrobić, a rzeczywiście tak powiedziałeś. Zrobić dobry opis jest najtrudniejsze, bo podstawą całej nawigacji jest opis, który stworzymy. A każdy, kto weźmie opis, ma mieć go przed sobą i ma być na tyle czytelny, aby nie musiał używać mapy, aplikacji, kompasu, GPS-u. Oczywiście tego wszystkiego używamy, ale opis jest podstawą. Ekstremalna Droga Krzyżowa. Będziemy na pewno o tej inicjatywie przypominali. Czy jest określona data, której, czy noc, której wszyscy uczestnicy przechodzą, czy jest to trasa opisana, którą po prostu zachęca się do przejścia w czasie całego Wielkiego Postu? 18 marca. To jest oficjalna data, to jest na tydzień przed obecnie Wielkanocą LDK, ale są w Polsce wyjątki, jest ich kilkanaście, które odbywają się tydzień, dwa tygodnie wcześniej z różnych względów, tradycji i tak dalej. Jeśli chodzi o to, gdzie można znaleźć jeszcze informacje, tak jak mówiłem, na stronie wedk.pl, tam też będzie można się zapisać, zarejestrować, bo większość tras ma maksymalną ilość osób, które mogą wyjść. Chodzi o to, że ma być to jednak chociaż namastka samotności, a nie tramwaj do Pana Boga. Bo przypomnijmy, każdy uczestnik przeżywa drogę krzyżową w ciszy, w samotności, idzie szlakiem sam. To znaczy zakładamy, że nie idziemy parami, poza drobnymi wyjątkami. Poza drobnymi wyjątkami albo i nie, ale bardzo prosimy uczestników, aby nie łamali prawa. To znaczy maksymalne grupy obecnie to 10-osobowe. A my tak naprawdę niczego nie organizujemy. My wam nie organizujemy nic, moi drodzy, i nie zapewniamy żadnego bezpieczeństwa, żadnych autobusów i żadnych poczęstunków. My promujemy pewną formę modlitwy i duchowości. Naprawdę masz zrobić to sam. Sam pomyśleć, sam się spakować, sam się zabezpieczyć, sam wyjść. Promujemy, dajemy ci pomysł,
jak może nadrobić czas w trakcie Wielkiego Postu, bo różnie bywa. A może w jedną noc można coś jednak nadrobić? Dzieją się cuda. Dzieją się cuda, szczególnie między 9 a 14 stacją Drogi Krzyżowej. O tym nam dziś opowiadał Mikołaj Hęczkę. Mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się, żeby przypomnieć o tej fantastycznej inicjatywie. Jeżeli komuś nie odpowiada nabożeństwo Drogi Krzyżowej, to może nie z tym nabożeństwem jest coś nie tak, tylko z nami. Może możemy podejść do tego jakoś inaczej. Być może alternatywą, formą odkrycia piękna Drogi Krzyżowej jest Droga Krzyżowa przez Was proponowana. Bardzo dziękuję. Ekstremalna Droga Krzyżowa, edk.org.pl. Mikołaj Hęczkę był naszym gościem. Do usłyszenia.